Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie na kolejnym materiale Jezero. Dzisiaj Bzyk, Bzyku, Bzykowski. Siemano, witam, witamy serdecznie na kolejnym materiale i w dzisiejszym odcinku, widzowie, sprawdzimy ile potrzeba czasu i jak bardzo wielką cierpliwość ma Milki jako nauczycielka do swoich uczniów. Dzisiaj będziemy ją denerwować w opór. Tak długo, dopóki nas nie wyrzuci z klasy. To jest taki cel po prostu. Musi nas wyrzucić z klasy, to jest cel na dzisiejszy odcinek. I tak długo musimy denerwować. Czemu musi? No bo jeżeli nas nie wyrzuci, to znaczy, że ma cierpliwość, a jeżeli nas wyrzuci, to znaczy, że nie ma cierpliwości. Dobra, to jest taki test. Zanim jednak rozpocznijmy odcinek, zostawcie go łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam na kanał na kanał Filip Szczypka, na którym są już vlogi, ponieważ ten odcinek wlatuje. Już jest vlog jeden, bo wczoraj wleciał, więc jutro wlatuje kolejny vlog, więc zachęcam do tego, żeby wbić na kanał. Link oczywiście w opisie, tak samo na plusa. Zapraszam tam odcinki codziennie o godzinie 14:14. Dobrze, Bzyku, Bzyku Bzykowski, lecimy. Pora rozpocząć ten troll. Coś mi jednak tutaj chyba szwankuje. Nie, dobra, nic nie szwankuje. Musiałem napisać, bo właśnie nie wiem, no miałem jakieś lagi miałem niesamowite, nie wiem dlaczego. Nie wiem, nie rozumiem tego, Bzyku. Ty zawsze masz lagi. Dobra, no wiem. Chodź, idziemy, nie ma co, bo już jesteśmy spóźnieni na lekcję. Szybko, teraz w której klasie ona jest? W której ona jest klasie? Gdzie ona jest? Nie wiem. Nie wiem, dobra, sprawdźmy klasy po kolei wszystkie jakieś. Dobra, tutaj nie ma jej, dobra, tutaj sala biologiczna, też jej nie ma. O, dzień dobry! Dzień dobry. Proszę, zapraszam. Jaka dzisiaj lekcja? Historia dzisiaj, proszę. Czemu zawsze w językowej siedzimy? No dobra. Nie wiem, bo ona jest taka... Jest najlepsza. Rozumiem. Dobrze. Czego się dzisiaj będziemy uczyć? Ty, też to krzesło załatwiła. Na Allegro. Dobra, więc tak, dzisiaj zrobimy taki krótki teścik. W sensie chciałabym po prostu wiedzieć plus minus, jaką macie wiedzę na temat historii, czego mam was uczyć, wiecie, o co chodzi. Ale najpierw oczywiście obecność, widzę, że przerzedziło bardzo. Dzisiaj mam problem z żołądkiem, o nie! O, ma niestrawność, proszę panią. Ja też. No się źle dzieje się. A, dobra. Ale tu nasyfiłeś, ale Marek. Ale pan to teraz posprzątać? Nie, ale dlaczego? O nie, ej, ale bez takich rzeczy, proszę pana. No proszę, halo, co to ma znaczyć? Ale z grubej rury. No proszę państwa, co tutaj się dzieje? Ej, panie Bzyku, proszę usiąść. Dobra, przestań. No ja to sprzątam, Bzyku, co ty robisz? Już siadam do ławki, już nic nie robię. No proszę usiąść, obrazy poniszone w ogóle. A to były bardzo cenne obrazy. Tak, Bzyku, bardzo cenne. Ja widzę obrazy. Proszę sobie usiąść, proszę sobie usiąść. To nie ja. Co to miało być? To nie ja, to on strzelił. I daj mi złote jabłko, Emilia. Nie dam ci złotego jabłka, bo jesteś niegrzeczny. I proszę sobie to zostawić. Więc tak, jeszcze... Ej! Co? Co to ma znaczyć? No proszę przy mnie nie strzelać. Ale kto strzela? Dobrze, więc raz jeszcze, więc tak. Obecność sprawdzam. Szczypson Chromka. Jestem. Parion Zielony. Nie ma. Dave Żabka Żabson. Nie ma. Yeti IC. Ej! Nie ma. Ej, co to ma znaczyć? Co? Ej, dobre, ktoś rozwalił dziennik. Co to ma być? Co się stało? No, pani, dlaczego pani nagle te książki zrzuciła z ławki? Jeszcze raz, dobrze. Yeti IC. Nie ma. Proszę pana, ja to widziałam wszystko. Proszę przestać, dlaczego pani tej przeszkadza tak bardzo? Jeszcze raz. Nie wiem, o co jej chodzi. Ale pani profesor, bo od niego śmierdzi. Jest. No trochę ode mnie cuchnie, no bo się nie umyłem ostatnio. Dlaczego pan się nie umył? No bo, pani no profesor bo ja łapie. Tego zajęty ale byłem. Ale o co tutaj chodzi? Dlaczego mi pan daje takie rzeczy, no? Proszę, rzucam panią mięso. Mięso zgniłe dajemy. No, proszę nic sobie nie dawać. Dobra, ja się pozbędę tego. W ogóle... Ała! Wow! Panie Szypsonie, proszę. Proszę, ała! No to proszę, dlaczego pan takie rzeczy robi? Dlaczego pan w ogóle ze sobą itemki jakiekolwiek? Bo nie miałem czasu, żeby odłożyć. Mnie to nie interesuje, ale myśli pan, że mnie to interesuje? Myślę, że nie, ale mnie to też nie interesuje, że panią to nie interesuje. A mnie to nie interesuje to, że pana to... Ej! Uratowało panią to coś. Dobra, nie podoba mi się ten obraz. Ała, no proszę mnie zostawić, dlaczego pan tak robi? A pan Zuku, no proszę stawić no, ten brzydki o, obraz, eje. Brzydki obraz jest, no. O no nie, no pa, ej, proszę stąd, o, proszę, dama jedzie, ze świeliczką. No, ej, no kurde, no i proszę, no i dlaczego państwo tutaj mi proszę obrazy? Siąść do ławki. Właśnie, już w tej chwili, zamiana ról. Jak to się stało, Marek? Ej, no... No bije, na gołe pięści, na gołe pięści, ała, proszę, nie, bo zginę. Daj mi woda, do mnie też, stój tu, wylej. Zaraz państwo pójdą do dyrektora po prostu. Jakiego dyrektora mego? Nawet nie mamy. Najlepszy dyrektor, który tutaj był, został zwolniony wczoraj. Jeszcze był, został zdyskwalifikowany i nie wiem dlaczego. Proszę przestań biebić. Proszę zabrać to, ja tego nie chcę. Ale... Może pan...
Przestanie pan. Ała, no proszę przestać we mnie. No dlaczego pan tak robi? Nie wiem, dlaczego ała, tutaj jest... no ej! O, ja tego... Nie, proszę, nie bij mnie z miecza, bo zginę. Zginę, proszę, jak nie będę z miecza. No, musisz proszę, wybrać proszę. Jakiś gorszy miecz. Bo naprawdę, dostaję mocne ciosy. Ten jest za mocny, no to prawda. Więc raz jeszcze. Więc tak, zaczynamy dzisiaj i zaczynamy od takiej prostej... Panie Szybsonie, no to są chyba jakieś żarty. Proszę przestać. Dlaczego państwo są żarty, dzisiaj żarty, to jest ta szkoła! Nie, dlaczego nie rób tego, Szybsonie! Co ty wyprawiasz tutaj? Nie. Powódź! Powódź! O matko, powódź! Czekaj, gdzie jest... Czemu, gdzie ma obrazów? Gdzie powódź! Są obrazy? Powódź! Bo powódź! Proszę się uspokoić, proszę wracaj tego. Naprawdę nie ma na to siły dzisiaj. Ja uciekam na strych. A ma pani kiedykolwiek na to siłę? Ała, no proszę przestać. No tak, no ale proszę przestać. No dlaczego pan tak robi? Co? Ja uciekam na strych. Nie, ja tak nie robię. Dobra, no, siadaj, bzyku. Gdzie on jest? Co jest grane? Uciekam na strych. No to gdzie? Ale... Ej, gdzie? Proszę tutaj wrócić. No gdzie? Nie wracamy. Ale no nie proszę wracamy. Państwa. Nie wracamy tu, nie wracamy. W tej chwili proszę wrócić. Zamknij to i szybko, uciekamy. Czekaj, bzyku. Nie możemy uciekać, bo ona musi nas sama wywalić z tej lekcji. Czekaj, chodź o coś, patrz, robimy tak. Rozwal tutaj, rozwal tu. No. I patrz, bierzemy tu. Zeskakujemy, patrz. Państwo myślą, że ja państwa nie widzę, tak? Proszę przejść do ławki, widzi, tam gdzie pani miejsce. No właśnie. Ej, no prawda, ale co ty za przemoc wobec uczniów? I naprawdę... Dobra, siadamy z powrotem. Dobra, już? Tak, już się wyszaleliśmy. Dobrze, więc tak. W takim razie, kto wie, jaka jest data chrztu Polski? Ja wiem. Proszę. 3000 lat przed naszą erą. Nie, proszę pani, proszę pana. No co to ma być? Proszę przestać, no dlaczego państwo tutaj niszą... Panie Emilio, no tutaj naprawdę niekulturalna nie się pani tutaj zachowuje, no ja cię kręcę. Dobra, sam se zniszczę, tak o. Proszę przestać. Chodź tu się bić. Nie. No, ej! Szybson, zniszcz to, Szybson! Szybson, proszę przestać! W tej chwili, nie, no zaraz już nie wytrzymam. Naprawdę, i co? Jestem dumny z siebie? Naprawdę jesteś dumny, jestem teraz? Jestem bardzo dumny. No proszę przestać, no dlaczego pan mnie cały czas bije? No to jest pan niepoważne, no pan, ale pan Bzyku, ale po prostu co pan robi? No proszę przestać. No co? Nie, no nie wytrzymam, no ja po prostu już nie wytrzymam z wami, ja naprawdę. Jak ja widzę książki, to mnie naprawdę nie wytrzymał po prostu. Nie wytrzymam. Ostatnio macie szansę. Przysięgam, że to jest ostatnia moje upomnienie i ostatnia szansa na was. A co się stanie, jak nauczyciel wybucha? No, właśnie. Nie chcą państwo tego wiedzieć. Co? No a nie, no jeszcze nic, raz. Nie, proszę, no nic pani nie zrobi, no nie ma szans. Proszę powiedzieć. Tak? No. Proszę powiedzieć jeszcze raz, kiedy, jaka jest data chrztu Polski? 1500-1900. Pani profesor, dobra, tam jest ta, rozwaliła się biblioteczka jedna. No, wiem, widzę, że się rozwali. Wow, ej! Uczeń uciekł, pani profesor chyba. Naprawdę, ała. Jo, to nie ja byłem! To był on. Duchy. Gdzie, panie co? Szybsonie, naprawdę? Co? Lekcja chemii będzie, nie jest w ten dzień, więc co? Dlaczego pan tak robi? O nie, co panie się dzieje? Panie, gdzie pan jest? Gdzie jest? Pani jest? Profesor, tu duch, nie, ta, no ta klasa jest opętana przez jakieś moce nieczyste. No Szybson! To nie jest... Wow, ej, nie, tutaj nikogo nie ma, proszę pani, tutaj nie ma nikogo. Ała, no proszę przestać, więcej bić. Co, proszę przestać? Ała, no! Wow, uniki, Szybson! Szybson, przestań. No i co się śmiejesz? Myślisz, że to jest zabawne? Mega się. Ała, no, wyrwałem, ja nic nie zrobiłem, no! Nie interesuje to, proszę przestać, panie Szybsonie! Nie, no nie wytrzymałam po prostu. Ej! No przestań, proszę, Szybson, kurde, chcę przeprowadzić do was lekcję, to jest bardzo ważna lekcja historii. Nie ma lekcji historii. Jakim cudem ja w ciebie, że ani ja nie trafiłam, powiedz mi, Szybson, to jest po prostu niemożliwe. Panie Szybsonie. Nie, no nie wytrzymałam zaraz, ja po prostu zaraz wyjdę z siebie, naprawdę. No ej! Łaaa, no i zginę. Nie, dobra, mam wodę na szczęście. Oj, nie potrafiłem je trafić. To jest... Ej, naprawdę, nie, jak to się dzieje. Panie Szybsonie, nie, proszę, no proszę usiąść, proszę usiąść na miejsce, no bo co to ma być? Nie, panie Szybsonie, pan tylko po prostu trafia. Panie, no. No, proszę sobie usiąść jeszcze, na miejsce. Jeszcze pomarańczowy nie jestem, chłopak, ale... Ała, no robię łuk, woda, water. Nie, dobra, kolejny z tego. Proszę, panie Szybsonie, wypić mleko w tej chwili, bo to jest po prostu... Nie mam mleka. Trudno, nie interesuje mnie to, proszę ja znaleźć i wypić. W tej chwili proszę usiąść wszyscy. Nie, to ubierz zbroję jakąś, albo elitrę. Nie wiedzą państwo co? Ja nie mam sił. Co nie masz? Ja nie mam sił. To jest koniec. Jak nie masz sił? Proszę przestań, Ła, no, proszę co jest? Proszę wyjść z sali. Proszę wyjść z sali lekcyjnej w tej chwili. No nie, panie Bzyku, ej! Nie, panie... to jest ostatecznie, nie, ja, to jest, mam to jest, dosyć, jest, ja mam dosyć, proszę wyjść. Proszę wyjść, do widzenia, żegnam panów. Do widzenia. Błoki!
Pomocy! Przestań! Ej! Pomocy! Ej! W tej chwili wszyscy wychodzą z sali. Wow, ale jak wychodzą? Nie mogą państwo jutro przyjść na zajęcia, proszę. Jak nie mogą przyjść? Jak nie mogą? To ma być kara? Do widzenia! Gdzie jest pan Szczypson? Gdzie pan jest? Do widzenia, powiedziałam. Szczypson, jesteś? Ta nauczycielka jest spalona. Nie znoszę was, naprawdę, jesteście po prostu tak upierdliwi. Już zginąłem! No nie, dobra. Dobra, jest, wywaliła nas z sali. Dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie. Widzimy się jutro, pozdro, elo!